Siemano, ja witam moi drodzy, z tej strony Cyfer i dzisiaj jestem po drodze, bo to jest kolejny odcinek z Minecraft Zoo. W końcu dopłynąłem do lądu, moi drodzy, i znalazłem znak, którego miałem szukać, czyli znak przygoda. W końcu, słuchajcie, rozpoczynamy kontynuację naszego sezonu, udało mi się dopłynąć, ale pojawił się jeden znaczący problem, bo zaginął gdzieś po. Nie wiem, gdzie jest moja panda. Rozdzieliliśmy się parę dni temu w celu właśnie poszukania lądu w tej okolicy, moi drodzy, bo dostaliśmy te koordynaty mniej więcej. Kurczę, totalnie nie wiem, gdzie on może być, więc będziemy go szukać już w następnym odcinku, gdzie się podziała nasza panda i gdzie podział się nasz smok. Bo przypominam wam, że płynął tym choinkowym statkiem tuż za mną, no ale niestety rozdzieliliśmy się i dzisiaj po ze mną tutaj nie ma. Ale słuchajcie, wspaniała rzecz, w ogóle sprawdziłem trochę tutaj okolicy i musimy się przejść, pozdobywać wełnę i inne takie typu sprawy, ponieważ przypominam wam, że teraz już nasz sezon jest survivalowy, zostaliśmy wysłani w ogóle w nowe miejsce, słuchajcie. Mamy tutaj przed sobą tyle po prostu przygód. Twilight Forest i inne wymiary stoją przed nami otworem, więc już niebawem będziemy zwiedzać nowe te krainy. Dobra, jest tutaj jakaś tutaj, chciałem powiedzieć, panda, ale jest tutaj oczywiście nasza owca. I co bym chciał wam powiedzieć, słuchajcie, mam dla was taką propozycję, że jeżeli będzie bardzo dużo łapek pod tym odcinkiem, normalnie taka masa, to dogadam się z Po i udostępnimy wam paczkę. Już w najbliższych odcinkach dostaniecie naszą dokładnie paczkę na ten moment, jak ona wygląda, ponieważ tutaj będą się pojawiać nowe to modyfikacje co jakiś czas i nasza przygoda będzie coraz to większa, coraz będziemy tutaj więcej mogli robić, moi drodzy. Swoją drogą, chyba statek zostawię, nie chcę mi się do tego statku wracać do końca. Spędziłem na nim, kurczę, tyle czasu i zabrałem z niego w sumie wszystko, co mi się może przydać, chociaż czekajcie, ja bym wziął jeszcze ze sobą ten przedmiot dowodowania statku, bo on się może mi jeszcze przydać czasami, więc po to się, kurczę, wrócimy i może się prześpimy też na statku, bo zaraz zapadnie. Okej, jest już statek, widzę go nareszcie. Dobra, wracamy, bo nie wiem, czy to dzień, czy to noc. Nie, to dzień chyba wstaje jednak. Dzień czy noc, czy to jest zachód, czy wschód, czekajcie. Kurczę, ciężko mi określić tak naprawdę przez to słońce, ale dobra, w każdym razie wracamy czym prędzej na statek, bo muszę wszystko sobie tutaj dokładnie przygotować, zanim tak naprawdę pójdziemy w dalszą przygodę. I chętnie wziąłbym sobie ten blok, tych może nie, ale to bym sobie wziął, bo to może mi się przydać. Także dobra, szybko zrobię sobie crafting i uszykuję, czego potrzebuję. Okej, muszę zrobić sobie teraz tak, robię sobie łóżko, uszykuję od razu też sobie zawczasu jeszcze zapasowe craftingi, bo na pewno one mi się przydadzą. Więc dobra, robimy szybko sobie przedmioty. Czy ja mam tu coś fajnego? Łódka. O, łódka może mi się przydać, taka mniejsza, żeby się nią przetransportować. Jedzenie jakieś ze sobą mam, także nie będzie z tym problemu. Okej, dobra, więc wezmę sobie tak, wezmę sobie na pewno jeden fotel dla siebie, jeden fotel w razie czego wezmę ze statku dla Po i wezmę ten cały przedmiot, który był od wodowania statku, bo to się na pewno nam przyda. Czy coś więcej? Mogę sobie jeszcze w sumie jakąś skrzynkę wziąć, bo ona się może jakoś mi przydać. One są i tak puste, bo nic, kurczę, tutaj totalnie nie mam ze sobą, miałem tylko ze sobą tą siekierkę i kilof. Wszystko inne tak naprawdę zostawiłem, także ej, mam nadzieję tylko, że pokurczę wziął coś więcej, bo ja dosłownie nic ze sobą nie wziąłem, więc dobra, szybko bierzemy te rzeczy i idziemy już na ląd. I słuchajcie, słuchajcie, musimy jak najszybciej znaleźć jakieś fajne miejsce tutaj na osiedlenie się, ponieważ jest masa rzeczy, które musimy tutaj ogarnąć i boję się, że może być coś niebezpiecznego na zewnątrz, bo tutaj są ponoć smoki. Smoki ponoć tutaj dosyć, kurczę, często występują. Tak zresztą jak widzicie, jak te dzikie zwierzęta, więc dobra, idziemy czym prędzej do przodu i zobaczymy, co tutaj tak naprawdę jest przed nami, bo ja tutaj jeszcze tak naprawdę, no, nie eksplorowałem tego wszystkiego, jeszcze tego wszystkiego tutaj nie sprawdziłem. Jest też jedna rzecz do was, jeśli znacie jakieś fajne modyfikacje na Minecrafta 1.12.2, które chcielibyście zacząć, że tutaj się bawimy na survivalu razem z Po, no to możecie mi, kurczę, dać nazwy tych modów, a ja zobaczę, czy one będą działać na mojej paczce. Na mojej paczce jest w tym momencie koło 20 paru modyfikacji, czy nawet 30 paru modyfikacji, więc jest czym się bawić tak naprawdę, bo nie są to takie małe gunwienka, jeśli miałbym tak powiedzieć, a są to już porządne dosłownie mody. Dobra, ej, muszę uważać, bo on, kurde, bo Komodo Dragon może mnie ugryźć i ten, i zatrucie dostanę czasami, więc dobra, niszczę sobie tutaj szybko. I dobra, i tak sobie w ogóle myślałem, nie, co do odcinków z Zoo, żeby wprowadzić, moi drodzy, z powrotem dwa odcinki w tygodniu i na przykład zrobić taki deal, że 1500 łap w górę. To jest 150 tysięcy lajkodolarów, odblokowuje kolejny odcinek już w tym tygodniu, wtedy niebawem. Tak nie mówię dokładnie, kurczę, na kolejny dzień, dokładnie po wbiciu, ale w tym tygodniu będzie wtedy jeszcze jeden dodatkowy, powiedzmy, odcinek. Więc taki challenge wam, kurczę, stawiam tutaj. Jakby nam się udało, naprawdę byłoby kozacko. Dobra, idziemy w tą stronę czym prędzej. I teraz tak, tu są świnki, tu są jakieś brzozowe te, kurcze lasy, więc spoko. Białe drewno może, no, niekoniecznie pasuje mi to do wybudowania się, ale w tą stronę mogę iść. Dobra, trzeba coś zjeść,
i zobaczyć, kurczę, tutaj po terenie. Może uda mi się jakiegoś smoka dzisiaj na przykład spotkać czy coś, bo zwierząt jest tutaj masa, jak widzimy. Są też tutaj kwiatki inne takie. Dobra, zjedzę sobie trochę krów, bo na pewno jedzenie mi się przyda z nich. Ej, tu są pandy jakieś! Halo, pandy! Pandy, czy wy jesteście po? Halo? Przepraszam, pando? Pando, czy ty jesteś po? O nie, ta panda mnie uderzyła! O, nie, mój drogi, nie, tak się bawić nie będziemy, dobra? Zostań tam! Nie, ja się z tobą tak nie mam zamiaru bawić. Dobra, czyli to chyba po nie jest, ani żadna z tych pand, bo żadna z nich nie reagowała. Musimy go, kurczę, znaleźć. On gdzieś tutaj na pewno na tym lądzie też będzie, bo z tego co widziałem, to jest znacznie większy jakiś kontynent, więc pewnie w którymś miejscu po też, kurczę, tutaj dopłynął i obstawiam, że gdzieś tutaj chodzi, więc będziemy go szukać już w kolejnym odcinku. Dzisiaj na razie muszę zadbać o to, żeby mieć dosyć przedmiotów i może zrobimy jakąś bazę, powiedzmy, wstępną, żebym mógł, kurczę, no chociaż itemy jakieś pozbierać, w razie gdybym zajęło mi to dłuższy czas znajdowanie tej mojej wrednej, kurczę, strasznie wrednej pandy. Plus musimy, kurczę, tak naprawdę zbierać wszystko, żeby zbudować zoo, bo przypominam wam, że mimo, że to jest survival adventure, my tutaj nadal musimy stworzyć zoo smoków, jakby to jest nadrzędny tutaj nasz challenge, nadrzędny quest. Tylko strasznie dużo tu jest takich niefajnych stworzeń, kurczę, na które bym nie chciał wpaść o tak idąc, więc muszę szybko... Kolejne pandy tutaj są. Kurczę, czy... No nie wiem, no to raczej po nie będzie, kurczę, po... Raczej on z innymi pandami nie przebywa, on jest takim raczej introwertykiem, jak to się mówi fachowo, czyli on tak w sumie stroni od innych pand. I dobra, to by było idealne miejsce dla do spychania zwierząt, tak naprawdę. Okej, ale raczej go tutaj nie widzę, bo nikt tutaj nie został wypchnięty. Jest tutaj tygrys jakiś, dobra. Muszę uciekać. Jaci, jak tutaj jest dużo pand! Ej, tu jest mała panda, siema mała pando! Dobra, nie ma nic tutaj w takim razie. Nie chcą ze mną nawet rozmawiać. I te wszystkie pandy są do mnie plecami odwrócone. Ja obstawiam, że ten mój, kurcze, wredny, kurde, zwierz był tutaj gdzieś i on strasznie nagadał na mnie. Zobaczcie, żadna z pand nie chce na mnie patrzeć. Więc pewnie był gdzieś tutaj w okolicy i strasznie na mnie nagadał im. Kurczę, ale w ogóle jakbyśmy znaleźli jeszcze te jakieś latające wyspy, byłoby naprawdę kozacko. Więc dobra, czekajcie, idziemy w tą stronę i widzę tutaj już jakąś polanę przed nami. Myślę, że byłoby to dobre miejsce, tak chociażby się na najbliższy czas, powiedzmy, zatrzymać, co by nie mówić za dużo. Rozbicie obozu byłoby tutaj chyba akurat okej, bo musiałbym tak naprawdę zdobyć parę różnych rzeczy, bo jak mówię wam, mamy tutaj na przykład Twilight Forest i fajnie by było, jak kiedy znajdziemy po, wybrać się tak naprawdę do Twilight Forest. Chociaż czekaj, zrobię ci, kurczę, screena. Dobra, będzie do miniaturki. Bo Twilight Forest jest czymś, co na pewno byśmy chcieli zwiedzić. No ale już niestety będę potrzebował tam pomoc mojej pandy. Z tym, że, kurczę, w ogóle po kombinuję coś z Minecraftem Premium, więc może po będzie niedługo normalnie w formie gracza ze mną tutaj koegzystował. I kurczę, są tutaj te dziwne wyspy. Ja bym chciał się tam dostać do góry, wiecie? One widzę, że tak przy bagnach występują. Także czekajcie, zbiorę sobie drewno i dobuduję się tam do góry zobaczyć, bo w sumie... Nie wiem, czy będę się tu budował, więc mogę to drewno położyć tak do góry. Tylko będę potrzebował strasznie dużo bloków z tego, co widzę, bo jest to strasznie wysoko. I też w ogóle to jakaś chmura jest, kurczę, taka dziwna. Dobra, czekajcie, pozbieramy sobie i idę tam do góry zobaczyć, co tam jest. Dobra, mam dużo bloków, słuchajcie, i mogę już iść do góry. W ogóle tutaj strasznie dziwna sprawa, muszę wam powiedzieć, bo mam tutaj bloki z 1.14. Jestem na wersji 1.12.2. I znalazłem sobie takiego super moda, moi drodzy, który dodaje mi tutaj rzeczy z 1.14. Także mogę robić takie kozackie bloki tutaj, chciałem wam tylko takie coś powiedzieć. Dobra, strasznie dużo slajmów z tego leci, mam nadzieję tylko, że na głowę żadnym nie dostanę. I teraz tak, szkoda, że kurczę żadnych scaffoldingów nie mam, ani nic tego rodzaju przy sobie. Mam dużo drewna, 64 razy 2, powinno mi wystarczyć na wejście do góry, także dobra. Bo zaczyna zachodzić słońce, więc fajnie byłoby się tam dostać. Dobra, to jest jakiś blue slime. Także ja bym cię, kurczę... Ała, ty bijesz dosyć mocno z tego, co widzę, dobra. Więc może ja się zbuduję w tym miejscu i dobuduję się tam dalej. Więc dobra, szybko do góry, zanim mnie ten slime pobije. Bo to jakieś, kurczę, dziwne niebieskie slimy. Nie wiem, co się z nimi tak naprawdę robi. Może wy wiecie, kurczę, bo jest tu strasznie dużo rzeczy, kurczę, których nie ogarniam. Tak dawno mnie w przygodzie na modach nie było, że po prostu, kurczę, no ja już zdrewniałem. Zdrewniałem jak to drewno, co tutaj się nim buduje. No ale zobaczymy, co wy mi powiecie. Bo na pewno i fajne jakieś mody mi polecicie tutaj, żeby, kurczę, było dużo więcej zabawy na tym sezonie. Ale muszę znaleźć tego pandziszcza, kurde, wrednego. Na pewno go stąd gdzieś wypatrzę w końcu. No bo nie ma go. No nie ma go dzisiaj, kurczę. Nie udało się, kurczę, żeby tu poznaleźć. Pisałem, dzwoniłem, nie wiem, gdzie on jest naprawdę, ale wydaje mi się, że z takiej wysokości, taką wieżę z drewna, to on na pewno zobaczy, wiecie, i wtedy, kurczę, się tu spotkamy. Dobra, co to jest? To jest jakaś z tych wysp takich slajmowych, co się unoszą, tak? Ty, a tam jest skrzynia w ogóle, co ty gadasz? Ej, to ja...
to ja najpierw idę do tej skrzyni, kurczę, starczy mi bloków? Chyba starczy, mam ponad staka jeszcze przy sobie. I czasami może być coś tam fajnego, także czekajcie, budujemy się w tą stronę. I co to może być? Co to może być? Ja nie wiem, nigdy nie widziałem na oczy czegoś takiego i tu wam tak seryjnie mówię, nie? To nie to, że kurczę coś ten, ale dosłownie nigdy nie widziałem takiej skrzyni na chmurze. Więc co to może tam się znajdować? Jakiś kurczę... No dungeon to nie jest zdecydowanie. Mam nadzieję tylko, że to nie jest pułapka jakaś, że ta skrzynia, nie wiem, oczu nie dostanie nagle i nie zacznie mnie jeść czy coś. Bo byłoby niefajnie. Czekajcie, może wiecie co? Może z racji, że mam dwa craftingi przy sobie, wykorzystam jeden i zrobię sobie pół bloki, wiecie, bo kurczę, budowanie się pełnymi blokami, jak widzę, to nie za bardzo mi tu idzie ilościowo. A jeszcze chcę na tamtą wyspę się dostać, zobaczyć. Kurczę, jaki ja tu grif po prostu robię, nie? Ta kraina to typowy, kurczę, survival adventure. Dobra, idziemy tutaj. I co tu jest? Czekajcie, dobra, może na te chmury wchodził nie będę, bo to są chmury i czasami, kurczę, się... Co tu się... Ej! Ej, co ty tu robisz? Dobra, co my tu mamy? Wow, jakiegoś pyta mamy! Kurczę, bladę oberwałem! Wow, 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 wow. Dobra, szybkie jedzonko. Dobra, daj mi pełne bloki. O, nie, on do mnie strzela! Dobra, jest tutaj Blaze, kurczę. Wiedziałem, że to będzie jakiś dungeon normalnie. Wiedziałem, że to będzie jakieś niebezpieczne. Dobra, teraz się zabuduję na chwilę. Mam, że mi nic tutaj nie podpalisz. Już mi, kurde, podpalił mi! Co za głupol, ej. Spadaj! Dobra, tu jest więcej rzeczy, biorę. Wow. Nie, kurde, do wody, dobra. Dobra, pół serca mam. Ja nie chcę tam wracać na pewno. Co ja tu mam? Furnace Pet. Co to jest w ogóle? Czekajcie. To jest jakiś... What the help? To jest jakiś... Furnace, czekajcie, favorite food... What? To jest jakiś... Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem? Że to jest jakieś takie minecraftowe zwierzę, kurcze. To taki z tych petów, kurczę, podejdź. Nie wiem, nigdy tym modem się nie bawiłem. Dobra. Kopię się może tutaj najlepiej. Strasznie się teraz wystraszyłem, kurczę. No spadłem na sam dół. Dobra, może ja teraz tak. Zrobię sobie jakąś lepiankę, chociaż na pierwszą noc. Mam tu pochodnie jakieś. Dobra, mam pochodnie. Jak ty działasz? Czekajcie. Favorite utility, durability 01, smelt first... Smeltable item. Dobra. Przepalasz, ale czekaj, smeltable. Czy to oznacza, że on tylko... Na przykład żelazo, czy takie inne, czy on też na przykład może... Ej, gdzie mój kill off? Ej, zgubiłem kill off, no nie! Dobra, słyszałem szkieleta, ja nie chcę wychodzić stąd. Ale kill off zgubiłem, ale kurczę, kupa ze mnie. Masakra, dobra, czekajcie, położę sobie tutaj w takim razie. I dobra, zrobię sobie kill off z tego. Co to w ogóle był za item, czekajcie. Wooden long stick, co to jest? Czy to jest jakiś... Nie, to jest po prostu długi patyk, dobra, to nie wiem, nie interesuję się tym w takim razie. Wezmę sobie szybko, pozbieram powiedzmy tutaj trochę cobblestone'a, zrobię sobie kill off cobblestone'owy, a zaraz zrobimy sobie, albo nie, najpierw od razu zrobię, wiecie co, zrobię sobie od razu piec i w normalnym piecu spróbujemy przepalić... Ej, nie mam drewna na charcoal, kurczę, abym je przepalił teraz sobie szybko, bo muszę to wszystko poogarniać, jak to funkcjonuje. Dobra, kładę tutaj. Dobra, tu jest jakieś drzewo. Dostałem jabłko. Dobra, zabudujmy się w ten sposób. Chcę dotrzeć do tego drzewa. Dobra, jestem. Siemano. Dobra, biorę tego sobie, kurczę, troszkę. Czy jak na przykład wezmę sobie to drewno tutaj, to co? To on mi przepali je? Sprawdźmy to zaraz swoją drogą. Dobra, wytnę sobie całe drzewo. I nie widzę, żebym miał tutaj coś. Co to w ogóle za nuggety dostałem? Muszę zobaczyć sobie. Dobra, zostawię sobie tutaj takie okno. To jest obsidian nugget, a to jest lapis nugget. Lapis nugget to... Takie jest słabe w sumie. Trochę żelaza i lodu, dobra. Nieważne, nie wiem kurczę co dalej. Nadal nie wiem co mogę z tą zrobić. Ja cię mogę na przykład jakoś... No nie, zobaczymy czy charcoal. Czy charcoal też pasuje? Bo pisze co prawda, że węgiel. Ale być może na przykład charcoal też będzie pasował. Swoją drogą chciałem sprawdzić jedną rzecz. Czy mam tutaj na przykład takie rzeczy jak... uwaga. Mam stone rody, okej. Okay. Czyli mogę zrobić tutaj jakiś taki lepszy chyba cobblestone'owy kilo w sobie. Z kobla w 100%, także czekajcie, zobaczę czy mogę coś takiego skraftować. Tylko postawię sobie tutaj pochodnie, także dobra. Tutaj jest, cyk. Dobra, nie mogę takiego kilofu zrobić, dobra, to robię sobie tradycyjny kilof w takim razie. Ale co ja mogę z tym na przykład? Czy to ma jakiś kurczę lepszy na przykład miecz? Nie. Z tym nie mogę, mogę to na... O, nie mogę nic z tym zrobić, czy mogę coś tutaj? Halo? Dobra, nie mogę nic z tym zrobić. I mam ten charcoal, tak? I czy... Okej, okay, i on zjadł mi ten charcoal, dobra. Ej! Spalił mi siekierę! Co? Nie, no co to za w ogóle beznadziejny pet jest? Ej, spalił mi siekierę moją. Żałosne, kurczę. Dobra, wezmę sobie jeszcze trochę.
Spróbuję, kurde, przepalić to item, bo to pierwszy przepalarny, czyli muszę cię na pierwszym slocie, na drugim to uruchomić pewnie. Dobra, mamy charcoal. Dobra, i zrobił nam steka, super, mamy jeden stek. To mi za dużo nie daje z jedzenia, ale jak, kurczę, przepalę sobie całe to drewno, to będę miał trochę chociaż jedzenia na zapas, nie? Więc jak, kurczę, wstanie, czekaj, przecież ja mam łóżko, czemu ja się nie kładę? Dobra, prześpimy się w takim razie od razu. I dobra, do góry już nie wracamy w każdym razie. Nie mam zamiaru tego robić, bo to jest bez sensu. Dobra, cyk. Słowo dobra się pojawia tutaj niezliczonej ilości razy. Okej. Tak, to zdecydowanie lepsze wyjście niż mówić, no dobra. Ale jeszcze tutaj jest jedna taka rzecz, którą chciałem sprawdzić, ale dobra, to tego nie mam. Co ja mogę w ogóle tak... Zobaczę sobie tak, o. Dobra, nie mam tu za dużo craftingów podlokowywanych, także nie popatrzę. On zjadł ten węgiel, tak? Tak, zjadł mi, dobra. Mamy jedzenie. Mamy wszystko i, kurczę, ruszamy. Zabrałem łóżko? Zabrałem. What the help? Co to jest? Dobra, ja nie chcę z tym walczyć czasami. To chyba jest ta wywerna cała. I nie mam naprawdę najmniejszej... ochoty, czy to przyjemności się z nią zobaczyć. Ale dobra, ja sobie chyba tutaj, wiecie co, zrobię jakieś, powiedzmy, prowizoryczne jakieś pomieszczenie i się z wami już żegnam w tym momencie i będę szukał PO w następnym odcinku, żeby był. Może, kurczę, uda mi się z nim skontaktować telefonicznie czy coś, ale to dopiero, kurczę, w kolejnym odcinku powinna być ta wredna panda ze mną tutaj. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba, kurczę, koncept serii Zoo, jaki teraz będzie. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia. Cześć.